1997 roku, która mówiła też o tej nieruchomości, ale opisywała ją mniej precyzyjnie, co jest istotne dla podatku VAT, mianowicie w poprzedniej uchwale Rada Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, co nie jest określeniem precyzyjnym. Ta nieruchomość jest zabudowana z parterowym budynkiem gospodarczym, zresztą nadającym się do rozbiórki, ale ta różnica jest istotna dlatego, ponieważ między gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi występuje różnica w rozliczaniu podatku czy naliczaniu podatku VAT. Sprzedaż nieruchomości, która liczy 663 metry, proponujemy w drodze przetargu nieograniczonego, czyli ustnego, czyli w licytacji, tak jak to zwykle w mieście się dzieje. To wszystko, jeżeli chodzi o tę uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za prezentację. Opinie analogiczne jak wcześniej, wszystkie pozytywne. Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos? Kończę dyskusję. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Wzgórze Bernardowo. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rok i jeden dzień temu Rada Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż do przetargu nieograniczonego gruntu przy ulicy Wzgórze Bernardowo. Natomiast w międzyczasie dokonano podziałów geodezyjnych, pojawiły się nowe numery geodezyjne działek, co jest istotne, a równocześnie została precyzyjnie określona powierzchnia, którą wcześniej, która wcześniej opiewała na 38 tysięcy metrów kwadratowych, teraz wiemy, że to jest 38 tysięcy i 91 metrów kwadratowych i równocześnie w tym nowym projekcie uchwały Rady Miasta zapisano w tym projekcie nowe aktualne numery nieruchomości, które pojawiły się w wyniku wznowienia granic i regulacji w tym terenie, stąd też jest to ta sama niemalże uchwała co rok temu, mówiąca o wyrażeniu zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego ustnego tych gruntów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Powtórzę, opinie są pozytywne. Czy ktoś pragnie zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. 20 osób za. Kolejny projekt. Nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości 1500. Wysoka Rado, kolejne trzy uchwały mówią o nieodpłatnym przejmowaniu gruntów od Skarbu Państwa. Pierwsza uchwała dotyczy sytuacji, w której jesteśmy użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu, użytkownikiem wieczystym na gruncie Skarbu Państwa. Adres 10 lutego 24, wszystkim jak sądzę znajomy, to jest budynek, dawny blok, którego obecnie właścicielem jest miasto Gdynia. To wszystko, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Analogiczna opinia pozytywna wszystkich trzech komisji, które analizowały ten projekt. Czy ktoś pragnie zabrać głos? Dziękuję bardzo. 19 za, jednogłośnie. Kolejny projekt. Nieodpłatne przejęcie. Ulica Dworcowa. Wysoka Rado, 304 i 370 metrów kwadratowych nieodpłatnie przejmujemy od Skarbu Państwa. Są to regulacje i porządkowanie spraw terenowo-prawnych obszaru Plac Konstytucji, Dworcowa, Starowiejska, 10 lutego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Opinie są pozytywne. Czy ktoś pragnie zabrać głos? Nie widzę. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt. Nieruchomość, przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości w pasie ulicy Dworcowej. Bardzo proszę. Wysoka Rado, zbliżona uchwała do poprzedniej dotyczy kolejnych 48 metrów kwadratowych przejmowanych od Skarbu Państwa w tym samym rejonie ulicy Dworcowej. Uchwała podobna do przyjętej przez Radę przed chwilą. To wszystko, dziękuję. Dziękuję również. Ktoś z Państwa pragnie zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Kto jest za podjęciem uchwały?
18 osób. Dziękuję bardzo. 18 osób. Za wyrażenie zgody na przedłużenie okresu użytkowania nieruchomości przy ulicy Żółtej 23. Wysoka Rado, Państwo Piechowscy wystąpili z wnioskiem o przedłużenie użytkowania wieczystego, co wynika wprost z artykułu 236 Kodeksu Cywilnego nieruchomości, na której gospodarzą, funkcjonują, mieszkają od wielu lat. W związku z tym, tak jak to na poprzednich sesjach Rady Miasta wielokrotnie bywało, rekomenduję Państwu uchwałę o wyrażeniu zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy Żółtej 23. Dziękujemy bardzo za prezentację. Opinie były również pozytywne przed komisji. Czy ktoś z Państwa pragnie zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. To jest za podjęciem uchwały. Czy jest to przeciwne? Nie ma, na proszę. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt to wyrażenie zgody na nabycie na rzecz gminy nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej Bałty 3 ulicy Witomińskiej. Szanowna Rado, nieruchomość dotyczy Witomińskiej, rejonu budynku Witomińska 8, Zjazdowej 138 metrów kwadratowych, które są niezbędne dla rozwiązań komunikacyjnych w tym miejscu po to, aby nie było konieczności ustanowienia służebności drogi koniecznej w tej przestrzeni. Zakup nastąpiłby od spółdzielni mieszkaniowej banku. To wszystko, dziękuję. Dziękuję. Opinie również były pozytywne przez komisji. Czy ktoś pragnie zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę zgłoszeń. Głosujemy. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 19. Kolejny projekt, druk 3520. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Morskiej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szerokie uzasadnienie wskazuje na to, że zasadnym jest nabycie tych 364 metrów kwadratowych nieruchomości odwiedzionych zresztą gruntami gminnymi od pani Matej Cichej. Umknęły te nazwiska w tych uzasadnieniach, ale uzupełniłem je zresztą z wnioskiem komisji, aby te dane podawać. Inna komisja wskazywała, żeby nie podawać danych osobowych. Zakup osób fizycznych, tak jak powiedziałem, w celu niejako scalenia i wspólnego gospodarzenia gruntami w tym rejonie obszaru, zwartego obszaru zieleni. To wszystko, dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Opinie pozytywne. Czy ktoś z Państwa pragnie zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Kto jest za podjęciem uchwały? Nieodpłatne wyrażenie zgody na nieodpłatne zapewnienie służebności gruntu nieruchomości przy ulicy Olgierda 28 oraz gmina 39. Proszę o odpowiedź. Wysoka Rado, uchwała, która mówi o gruntach przy Olgierda 28 i gmina 39, to wyrażenie zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej związanej z kanalizacją ściekową i dostarczaniem wody, czyli pani, która jest właścicielem sąsiedniej nieruchomości, pani Beaty Prażyk, ustanowienie stosownej służebności pozwalającej na porządkowanie spraw sieciowych w tym rejonie ulic Jedymina i Olgierda. To wszystko. Powtórzę opinię pozytywną wszystkich trzech komisji. Czy ktoś z Państwa pragnie zabrać głos w sprawie tego projektu? Dziękuję bardzo, nie widzę. Proszę podnieść rękę osoby, które są za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo, 11 osób za. Kolejny projekt, wyrażenie zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu. Wysoka Rado, tu prosiłbym o wniesienie autopoprawki do tytułu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu na działkach gminy miasta Gdyni. I teraz byłaby ta autopoprawka.
położonych przy ulicy Żeromskiego i placu Kaszubskim. Była uwaga z jednej z komisji, że wszystkie uchwały, które przyjmujemy, z reguły zawierają adres czy też lokalizację, przybliżoną konkretną lokalizację. Stąd też taki zapis, który jednoznacznie wyjaśni czytelnikowi, który na przykład zapoznaje się wyłącznie ze spisem uchwał, że dotyczy to tej lokalizacji. Wyrażenie zgody na ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela sąsiednich działek nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu, która pozwoli skomunikować i przeprowadzić taki swoisty pasaż pomiędzy ulicą Żeromskiego a placem Kaszubskim, pozwoli to na racjonalne, ale jednocześnie korzystne dla stron zagospodarowanie nieruchomości placu.